Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Japanese Drift Masters. Mam tutaj moją maszynę driftową, przygotowaną już do driftu, ale dzisiaj będziemy musieli przebudować ten samochód na wyścigi, na Time Attack, z którym mam niestety problem. Zanim to zrobimy, weźmiemy udział w wyścigu driftowym, no bo jak fura już jest gotowa, to szkoda by było ją przerabiać na coś innego, no nie? Wyścig driftowy pojedziemy sobie w pierwszej kolejności i ten wyścig driftowy jest aż tutaj, więc będziemy musieli kawałek przejechać. A co to tutaj jest? Time Attack? O, tego Time Attacku jeszcze nie robiłem. Tutaj musimy poprawić wynik, bo mam trzeci medal, czyli brązowy, najgorszy, a potem weźmiemy jeszcze właśnie udział w tym Time Attacku. Czekaj, to jest Highway Run. Okej. Ja go wcześniej nie widziałem, widocznie mi się dopiero odblokował. Ciekawe, czy właśnie Corolla nie dałaby sobie z nim radę, no ale Corolla ma V-Maxa tam 200, chyba 30 km na godzinę, 235 albo coś takiego, a tutaj mamy 300 coś, więc jak tam jest Time Attack Highway, no to ten samochód się do tego bardziej nadaje, nie? Tutaj mamy też więcej mocy, prawie chyba 400 koni mechanicznych, także lepiej. Wolałbym tym jednak spróbować tego Time Attack, jeśli tam jest jazda po autostradzie zwłaszcza, nie? O, to jest dużo szybsze. Wydłużyłem sobie tutaj biegi i już lepiej się to... O, czekaj, bo tu mieliśmy skręt. A, dobra, tam też chyba sobie pojedziemy, tylko to była po prostu krótsza droga. Ja światło nie włączyłem. O, teraz dopiero. Tak, wydłużyłem sobie tutaj biegi przed chwilą. I co tam jeszcze zrobiłem? Chyba coś z zawieszeniem pomajstrowałem. Także nie wiem, czy te wydłużone biegi nie będą go za bardzo mulić przy takich dłuższych zakrętach. Najwyżej po prostu będę te dłuższe zakręty obsługiwał dwójką. Z kolei przy dwójce może za wcześnie włączyć się rev limiter, ale zobaczymy. Nie, po prostu zabraknie nam biegu. A może nie będzie tak źle, może dramatyzuje. Dobra, i tutaj jesteśmy u szczytu jakiejś góry chyba. Bardzo kręte drogi są. I zobaczmy. Okej, czy ja będę musiał po tym shooterku tam cisnąć? Mam nadzieję, że nie. Ale fajna ta superka jest, nie? Tutaj na tym zdjęciu. Dobra, zdobądź jak najwięcej punktów driftu. Ważne są kąt, prędkość i długość poślizgu. Uła! No nie wiem jak to będzie. 6000 musimy zdobyć? Nie, no może nie będzie tak źle. O kurde, dobra, jednak może być ciulowo. Aha, to już koniec, no to zajebiście. Ej, powinni mi doliczyć coś za bałwana. O kurde! To nie jest The Crew ani Forza, że tam 20 milionów się zdobywa za pociągnięciem jednego ręcznego. Tu trzeba się kuźwa postarać. Okej, wydłużmy trochę te biegi, wychodzimy i lecimy. Dobra, zajeżdżamy. No, powiem ci, ciężko tu, widzę tu kawałek się przejechałem. Zauważyłem, że w tej grze poprawnie działa rev limiter, bo jeśli mamy rev limiter, to samochód automatycznie
automatycznie zaczyna łapać tam trakcję, bo jakby w tym momencie to nam odbija obroty, samochód nie podaje momentu, nie? Na początku, bo wiesz, ja dużo gram w Fordze, zastanawiałem się, dlaczego tak jest dziwnie, że tak jakby samochód nie ma mocy albo za bardzo przyczepny jest, a tutaj właśnie o to chodzi, że dochodzi do maksymalnych obrotów silnik, no i wtedy odbija nam te obroty, więc ja myślę, że powinniśmy tutaj wydłużyć do maksa te biegi. Teraz biegi są legendarnie długo ustawione. Zobaczmy, czy nie za mocno. Uła! O, może nie będzie tak źle. Okej, musimy tutaj zawrócić. Łe! Widzicie to, co ja? Czekaj. Bo ustawiłem teraz maksymalne wychylenie, to znaczy sforzeń, wyprzedzenie sforznia zwrotnicy ustawiłem na maksa i patrz. To jest więcej jak... Ej, przesadziłem chyba. Nie no, ale do driftu to zajebiście, tylko... Ja pierdniczę, no dobra. Wiesz, i tak mocno, maksymalnie skręciłem tymi kołami, że samochód nie chciał jechać, wiesz. Tam gdzie chciałem, tam gdzie skręcałem, tylko jechał do przodu. Kurde, fajnie. Całkiem nieźle działa ta fizyka tutaj w Japanese Drift Masters. Ekstra. No dobra, no to chodźmy sobie spróbować teraz jeszcze raz tej sztuki driftowej. A już muszę ci powiedzieć, że się przypociłem tutaj. Zobaczymy, jak to ustawienie podziała. Czy będzie lepiej, czy nie? Wolałbym też, żeby trochę więcej, trochę bardziej oddalona była jeszcze kamera, żeby lepiej było czuć ten samochód. Już jest nieźle, bo mam ten szeroki ekran, ale jeszcze trochę, żeby można było tam zwiększyć kąt widzenia. O Boże! Już tak niewiele brakowało! Ty. Yes. Ej, wiesz, ile to trenowałem? Pół godziny jeździłem ten sam tor. Tylko jeden. Bardzo trudne, to jest strasznie ciasno i naprawdę trzeba lawirować tutaj grubo. Ja jeszcze z czymś takim się nie spotkałem, naprawdę. Ten model prowadzenia też tutaj jest taki wyjątkowy. Nie jest zły, ale trzeba się do niego na pewno przyzwyczaić. I widzę, że tutaj jest drift uliczny, czyli my te sobie wyścigi odblokowujemy z czasem. O, o, o. Jedziemy sobie na następny, no zobaczymy, jak mi pójdzie. Ej, to było zajebiście trudne na kierkę jeszcze. Wow. Był taki Counter-Strike wśród kuźwa ścigałek, jak dla mnie. Ja wiem, że tam w Assetto Corsie też można pościągać sobie te takie traski wąskie, zrobione przez fanów w modyfikacjach i tak dalej, nie? Ale problem jest taki, że
jak masz zmodyfikowany samochód, jak masz zmodyfikowaną traskę, to gdzieś tam w niektórych miejscach ten twój tył może sobie przenikać przez barierki i jakby nikt na to nie zwraca uwagi, albo przez jakieś tam pachołki i inne takie wertepki, nie? A tutaj nie, tutaj kuźwa każdy najmniejszy szczegół, jak to uderzysz kuźwa kołem czy zderzakiem, no to się rozwalasz i kończysz driftowanie. W ogóle jedna rzecz też zwraca moją szczególną uwagę. Zobaczcie, my jedziemy sobie 50 km na godzinę teraz. To jest jedyna gra, w jaką grałem, w której faktycznie czuć dobrze prędkość. Jedyna gra wyścigowa, ziomek. Tak, jedziemy 30 i czuć, że jedziemy 30. Nie tak jak w realnym życiu. To jest mega. 70, no to 70, tak? A nie tak jak w Porsche, wiesz, jedziesz 300, a masz wrażenie, jakbyś jechał, nie wiem, 40, nie? A teraz zobaczcie, 52, 51 na godzinę. I to jest taka realna prędkość, jak w rzeczywistości. A wiecie, dlaczego tak jest? Jest tak dlatego, że ten świat tutaj jest zrobiony jeden do jednego, jak z rzeczywistości. I te drogi mają realną szerokość w stosunku do samochodu, którym się poruszamy. Wobec czego te drogi wydają nam się bardzo wąskie. A co za tym idzie? Efekt prędkości jest dużo bardziej wyraźny tutaj. I możemy jechać sobie nawet wolno, ale będziemy to lepiej czuć. I to jest mega. Okej, okay, dojechaliśmy sobie do... to jest chyba drift? Mam nadzieję, że to drift, bo do time attacku nie mam... No ten samochód nie jest przystosowany. Drift uliczny, okej. Okay. Więc tu już mamy grubszą sprawę, 22 tysiące punktów. 22... Kurde, no nie wiem, zobaczymy jak mi to pójdzie, ale wydaje mi się, że tam było zajebiście trudno. Elegancko, ty! 30 tysięcy na 22,500. No ale nie było to takie proste jak zakładałem, bo jest strasznie ślisko. Mimo wszystko mega zadowolony jestem z tego przejazdu. Wyszło super, nie do końca czysto, ale w niektórych momentach miałem zajebisty kąt. Było to czuć nawet, że już byłem na granicy tego przesteru, mimo że mamy to wyprzedzenie sworznia zwrotnicy na 8 ustawione, czyli na maksa. To było kurde grube. Wow, ekstra. Okej, okay. Widzę, że tutaj pojawił nam się kolejny drift uliczny. Widzę, że tych zawodów jest tutaj całkiem dużo, tylko one się z czasem odblokowują. Popatrz, popatrz. Ojej, namęczyłem się przy tym drifcie strasznie. Wow, ej, to było grube, to było naprawdę grube. Trudne, ten pierwszy drift mi się wydawał trudniejszy, no bo tutaj jednak więcej miejsca mieliśmy, nie? Tam trzeba było naprawdę się natrudzić, żeby to dobrze objechać, ale i tak. Wow. Zrobiło to na mnie zajebiste wrażenie. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Japanese Drift Masters. Dzięki wam, że byliście na tym. Gra jest absolutnie zjawiskowa, mimo że to nie jest może poziom Forza Horizon 5, jeśli chodzi o wykonanie, to jeśli chodzi o klimat, sposób prowadzenia samochodów, tuning, to jak dostosowujemy sobie auto, wszystko tu ma sens, kuźwa, tu ma wszystko sens. Naprawdę czuję się tę grę wyrąbiście, żeby nie przeklinać,
Powiem wam, że jest po prostu wyrąbiście. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.